Niestety, z przyczyn technicznych ten filmik nagrany został bez udziału kamerki. Za utrudnienia najmocniej przepraszam. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie po niemal tygodniowej przerwie w nagrywaniu. No niestety teraz mam drugą zmianę. No i ciężko mi tak naprawdę nagrywać streamy, ponieważ no, nagrywanie streama o godzinie 11 rano czy też przed południem raczej chyba mija się z celem. Długo również zastanawiałem się, tak jak już Wam mówiłem w poprzednim tygodniu, nad karierą offline'ową. No i w głowie miałem różne myśli, różne pomysły, ale ten taki najbardziej ambitny dotyczył właśnie bardzo niskiej, okręgowej ligi polskiej. Bardzo długo szukałem dodatku, który umożliwia granie właśnie w lidze okręgowej, ponieważ no niestety twórcy gry pomyśleli tylko i wyłącznie o ekstraklasie i pierwszej lidze, tak więc no trzeba liczyć na to, że ktoś bardzo ambitny stworzy dodatek do Football Manager 2018, który pozwoli grać nawet w piątej lub szóstej polskiej lidze. Takiego dodatku szukałem oczywiście na stronie cmref.com, ponieważ tam najczęściej takie dodatki się znajduje. No i szukałem i okazało się, że inna strona poświęcona Football Managerowi, czyli Mój Football Manager, właśnie ta strona, posiada taki dodatek stworzony przez niejakiego Bartka R, właśnie twórcę bardzo wielu uaktualnień baz danych do Football Managera 2017, 16 i wcześniejszych wersji FM-a. Dawniej właśnie Bartek R współpracował ze stroną cmref.com, teraz ze stroną myfootballmanager.pl. No i właśnie tam znalazłem ten dodatek, który pozwala grać w polskiej lidze okręgowej. I to właśnie tutaj rozpoczniemy naszą przygodę z tą serią Football Manager 2018. A jako, że chcę grać właśnie w tej lidze okręgowej, no to oczywiście wybrałem klub z mojego rodzimego miasta, czyli Skawinkę, Skawina. Może kilka słów na temat mojego zespołu. Otóż Skawina swoje największe sukcesy święciła na początku XXI wieku. Wyobraźcie sobie, że w sezonie 2002-2003 ta ekipa grała w trzeciej lidze polskiej, czyli na ten moment w drugiej lidze, po prostu na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce, i właśnie tam rywalizowała z takimi ekipami jak na przykład Krakowia, jak Korona Kielce. Sam pamiętam, że jako 13-latek byłem na meczu z Koroną Kielce i Sandecja Nowy Sącz. Gdzie są te trzy zespoły? Teraz o tym doskonale wiecie, te trzy zespoły występują w Ekstraklasie, natomiast ekipa Skawinki jest na zupełnie innym biegunie piłkarskiej Polski. Zobaczmy sobie w ogóle, jak tutaj wygląda ten układ. Tutaj oprócz Polski odblokowałem sobie jeszcze ligi bułgarskie, czeskie, serbskie i słowackie. Oczywiście po dwie tutaj, natomiast zobaczmy, jak to wszystko wygląda. No mamy Ekstraklasę, mamy Nice, pierwszą ligę, mamy właśnie drugą ligę, również tutaj mamy ligę trzecią, czyli ten czwarty poziom rozgrywkowy, piąty poziom rozgrywkowy, czyli ligę czwartą, oczywiście z podziałem na poszczególne tutaj, na poszczególne regiony. No i właśnie mamy tutaj okręgową ligę, również z podziałem na regiony. Tutaj jeżeli chodzi o Małopolskę, no to jeżeli chodzi o Małopolskę, to tych lig jest naprawdę dużo. Jest okręg krakowski, okręg tarnowski, okręg wadowicki. Mój zespół, czyli Skawina, występuje w okręgowej lidze krakowskiej 2. Mamy trzy ligi okręgowe w Krakowie, właśnie w tej drugiej występuje ekipa Skawinki, Skawina. No i ja już rozegrałem sobie kilka sparingów. Może zobaczmy sobie tutaj na te mecze sparingowe, które tutaj rozegrałem. To są ekipy z drużynami gdzieś tutaj regionalnymi. Najpierw z Kolejarzem Stróże, później Karpatami Siepraw, następnie LKS Bestwina z Tarnawią Tarnawa. Tutaj ten mecz akurat grał mój asystent, no i ŁTS Łombedy Gliwice, to jest akurat ekipa ze Śląska. No i tutaj praktycznie większość tych meczów wygraliśmy 2-1, może poza meczem z Bestwiną. No i mecz z Tarnawią przegraliśmy 1-2. Tak wyglądał okres przygotowawczy. Pierwszy mecz, który rozegram, to będzie mecz z ekipą Wisły Jeziorzany, czyli do Jeziorzan ze Skawiny jest jakieś, ja wiem, 6-7 km, myślę, że coś takiego. No tutaj oczywiście nie będą nas czekały zbyt dalekie podróże, ponieważ jest to okręg krakowski, tak więc wszystkie ekipy mają swoje siedziby gdzieś w okolicy, może 20 paru kilometrów od Skawiny, tak więc no te podróże nie będą zbyt długie. No ale czeka nas długi, naprawdę sezon. Może przyjrzyjmy się tutaj może tej strukturze
Ligi Okręgowej 2. Tutaj widzimy, mamy 14 zespołów, z każdą ekipą gramy po dwa razy, czyli w sumie 26 kolejek nas czeka, o ile się nie mylę. No i zatem gramy z każdą ekipą po dwa razy, co więcej, tylko jedna drużyna awansuje do Ligi Czwartej, czyli do tego piątego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Tak więc no, czeka nas niezwykle trudne zadanie. Zobaczmy sobie może tutaj zapowiedź sezonu. Otóż no, jesteśmy jednym z głównych tak naprawdę faworytów do awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. No i będziemy robili oczywiście wszystko, żeby już w przyszłym sezonie występować w czwartej lidze polskiej. Oczywiście tutaj faworytem są rezerwy Garbarni Kraków. My jesteśmy tutaj na miejscu drugim. Dalej Prokocim Kraków, Świt Krzeszowice i Nadwiślan Kraków. To są właśnie te zespoły, które tutaj są jako faworyci do awansu, do wyższej klasy rozrywkowej. Natomiast zespół Wieczystej i Błękitni Modlnica to są główni kandydaci do spadku do niższej klasy. Mamy również tutaj Kmitę Zabierzów, ekipę, która przecież jeszcze nie tak dawno, jeszcze kilka sezonów temu występowała na zapleczu Ekstraklasy. Ja pamiętam, kiedyś też grałem sobie karierę jeszcze w tych wcześniejszych Football Managerach właśnie ekipą Kmity Zabierzów. No i później ta ekipa chyba zbankrutowała, o ile się nie mylę. No i musiała od nowa tutaj już przebijać się przez te wszystkie poziomy rozgrywkowe w Polsce. Tak więc mam nadzieję, że czeka nas bardzo, bardzo ciekawa kariera. Naprawdę długa, długa droga przede mną. Wcale oczywiście nie mówię, że będę tutaj starał się awansować z kawinką do Ekstraklasy. Chociaż no, to byłaby piękna sprawa, ale również bardzo, bardzo dużo pracy by to wymagało. Tak więc no po prostu chciałbym, aby ta moja kariera tutaj sprawiła, że kiedyś będę prowadził w tej karierze zespół w Ekstraklasie, no być może nawet reprezentację Polski także. Tak więc zobaczymy, no będzie to kariera, którą będę pokazywał na zasadzie może bardziej takich raportów, nie będę pokazywał tutaj zbyt wielkiej liczby spotkań, ponieważ no chciałbym, żeby tutaj te sezony w miarę szybko się rozgrywały, ponieważ no nie wiem, na ile interesujące jest pokazywanie meczów Okręgu Krakowskiego w Lidze Okręgowej. Myślę, że bardziej interesują Was mecze z lepszymi przeciwnikami, ale tam jeszcze bardzo, bardzo daleka droga, żeby po prostu awansować o kolejne klasy rozgrywkowe wyżej. No, jak wiadomo, nie ma tutaj prawdziwych zawodników. Wszyscy zawodnicy to są tak zwani new genii. Obojętnie, czy mają oni 22 lata, czy mają 23, czy mają 16, to są piłkarze po prostu zmyśleni. Myślę, że twórcy i tak wykonali kawał dobrej roboty, tworząc te wszystkie struktury ligowe. No, gdyby jeszcze mieli zająć się odzwierciedleniem prawdziwych zawodników w grze, no to myślę, że zajęłoby to wieki i naprawdę ten dodatek pojawiłby się w momencie, kiedy chyba już FM 2019 gdzieś tam miałoby swoją premierę, tak więc no myślę, że nie miało to sensu, ale i tak wiele drużyn z troszkę wyższych klas rozgrywkowych z trzeciej i czwartej ligi posiada posiada piłkarzy, którzy istnieją w rzeczywistości, tak więc i tak wielki plus dla twórców, że i tak wiele kadr z nieco wyższych niż Liga Okręgowa klas zostało uzupełnionych prawdziwymi zawodnikami i trenerami, ponieważ to ja tutaj oczywiście trenerów również nie posiadam prawdziwych. No i co, może kilka słów na temat historii. Klub Skawinka, Skawina powstał w roku 1922. W roku 1940 podczas wojny hitlerowcy skonfiskowali sprzęt sportowy zespołowi Skawinki, ale ta drużyna i tak gdzieś tam w tajemnicy, w konspiracji rozgrywała mecze towarzyskie. W roku 1948 powstała trybuna, która istnieje do dziś. To jest taka drewniana trybuna, na której często siedziałem jako dziecko, oglądając na żywo mecze Skawinki. Również właśnie w sezonie 2002-2003 miał miejsce ten największy sukces Skawinki, awans po barażach z ekipą Okocimskiego Brzesko do trzeciej ligi, no i tam występy. No i paradoksalnie tym największym sukcesem był spadek z trzeciej ligi, ponieważ wówczas Skawinka zajęła miejsce 13, a to było miejsce, które oznaczało spadek do Ligi Czwartej. No ale tak jak już mówiłem, Krakowia
Krakowia, Sandec Janowy Sącz i Korona Kielce to były właśnie drużyny, które wówczas rywalizowały z drużyną z mojego rodzimego miasta właśnie w tej trzeciej lidze wówczas w tamtym sezonie. Tak więc cóż, to był taki odcinek wprowadzający. Nie będę Wam oczywiście tutaj pokazywał tych wszystkich zawodników, których mam do dyspozycji. Może tak pokrótce pokażę Wam piłkarzy. Może właśnie zrobimy sobie to właśnie w taki sposób, tak więc raport o zespole, no właśnie może pokażę Wam tutaj jednak tą głębię składu. No mamy kilku naprawdę ciekawych zawodników w zespole. To jest taktyka w ogóle, którą sobie stworzyłem. Ona tutaj, no mam nadzieję, będzie fajnie funkcjonowała. O, chyba nawet tak ona wyglądała w poprzedniej wersji. Tak więc ona fajnie funkcjonowała w sparingach, tak więc mam nadzieję, że również w meczach o punkty będę tą taktyką zdobywał. Będę tą taktyką wygrywał spotkania, tak więc zobaczmy sobie tak pokrótce, jakich tutaj zawodników mam do dyspozycji. Jeszcze raz przypominam, że to są wszystko zawodnicy wymyśleni, to nie są zawodnicy prawdziwi, to są tak zwani new geni, tak więc no i tak tutaj nie mogę opowiedzieć Wam o żadnym z nich. No i może przejdźmy sobie tutaj zatem do właśnie raportu o zespole, głębi składu. Zobaczmy, mamy dwóch bramkarzy tutaj do dyspozycji, to są młodziki, to jest Paweł Ochman, 16-letni goalkeeper, no i również jest również Dominik Szczepański, to on tutaj bronił w większości spotkań towarzyskich, widzimy, że ta jego średnia 6,8 całkiem niezła. No oczywiście to są wszystko piłkarze, którzy mają śmieszne naprawdę atrybuty, ale oczywiście no to jest liga okręgowa, tak więc nie można wymagać nie wiadomo jakich cudów od tych piłkarzy. Mamy dwójkę środkowych obrońców, pierwszym z nich jest Paweł Kajca, to jest 28-letni środkowy obrońca. Widzimy takie atrybuty, a i tak moi skauci, moi trenerzy oceniają go na 5 gwiazdek. No niestety straciłem już jednego dobrego zawodnika, o tym powiem za chwilę. No jeżeli mam tutaj takiego piłkarza, no to natychmiast nim interesują się inne kluby, nawet z wyższych klas rozgrywkowych, a wszyscy ci zawodnicy są na tak zwanych kontraktach tymczasowych, tak więc nie płacimy im tutaj ani wynagrodzenia, ani ten kontrakt nie ma jakiegoś swojego czasu trwania, po prostu płacimy tylko i wyłącznie premię tym piłkarzom. Tak to wszystko wygląda właśnie w lidze okręgowej, no i w każdej chwili jakiś klub może naszego zawodnika ściągnąć sobie z wolnego transferu bez konieczności płacenia odstępnego. Tak więc mamy Marcina Kajcę i jego imiennika Marcina Feliksa, to są nasi dwaj na razie jedyni środkowi obrońcy, tak więc na pewno piłkarza na taką pozycję muszę sobie tutaj sprowadzić do klubu. Mamy jednego defensywnego pomocnika, którym jest tutaj Filip Misiak. Miałem też drugiego, bardzo dobrego, ale niestety go zdradziłem na rzecz innego klubu. O tym powiem za chwilę. Jeżeli chodzi o środkowe pomocników, no jest Misiak, jest również Kwiatkowski. Piotr Kwiatkowski, 24 lata, środkowy. Ofensywny pomocnik jest również Hubert Kapka, 25-letni środkowy pomocnik. No i jest również Dominik Lampart, 16-latek z bardzo dużym, podobnie jak wszyscy inni zawodnicy, potencjałem. Mamy również tutaj skrzydłowych, jest Olszewski, to jest zawodnik, którego sobie chyba wypożyczyłem z ruchu Radziąków, o ile się nie mylę. Aha nie, to nie Sławomir Olszewski, to Sławomir Wójcik jest wypożyczony. Okej, czyli Sławomir Olszewski, nasz nominalny lewoskrzydłowy, Sławomir Wójcik, to jest właśnie zawodnik wypożyczony z ruchu Radziąków. Oczywiście za darmo, nie płacimy ani odstępnego, ani również pensji zawodnikowi za to wypożyczenie. 19-latek. Na prawą stronę jest tutaj oczywiście Piotr Kwiatkowski, 24-letni piłkarz, jest również Lewandowski, Patryk Lewandowski, zawodnik, którym również to już interesują się inne kluby, Zamek Kamieniec i Unia Skowierzyn już złożyły propozycje kontraktów, ale ja również złożyłem propozycję, tak więc mam nadzieję, że piłkarz zostanie u nas. No i napastnicy, którymi są tutaj Sławomir Olszewski, który jest tak naprawdę nominalnym środkowym ofensywnym pomocnikiem, Radosław Siedlik, piłkarz, który bardzo dobrej strony pokazał się w pierwszych meczach sparingowych, to on strzelał bramki w spotkaniach na przykład z kolejarzem Stróże. Jest również Michał Kuczek, bohater ostatniego meczu sparingowego, bardzo utalentowany młody napastnik. Jest również Wojciech Lampart, 16-letni napastnik. No i Patryk Kapustka, piłkarz, który również pokazał się z dobrej strony w kilku sparingach. Zobaczmy, wykańczenie akcji na poziomie 15, tak więc również będziemy mogli na niego liczyć. No i tak naprawdę tak wygląda nasza
kadra, oczywiście bez szału, no ale mam nadzieję, że na awans do czwartej ligi wystarczy. Teraz może przejdźmy sobie do sztabu, który tutaj już praktycznie w większości sobie ściągnąłem po przyjściu do klubu, ponieważ no wiadomo, że ten sztab był bardzo, bardzo biedny. Zobaczmy sobie tutaj najpierw pion trenerski, to jest mój asystent Arkadiusz Kursa, 32-latek. On był tutaj akurat od początku. Następnie koordynator pionu juniorskiego Jakub Antas. No, starałem się ściągnąć takiego koordynatora, który ma najlepsze te atrybuty. No i właśnie udało mi się ściągnąć takiego oto właśnie członka sztabu szkoleniowego. Mamy również Krystiana Szeligę, który u nas odpowiada za ćwiczenie bramkarzy. No widzimy, że te atrybuty również bardzo ubogie. No i jest jedyny trener Patryk Łukasiewicz, jedyny trener, którego zatrudniłem w klubie. Tak wygląda zatem mój sztab trenerski. No jest oczywiście bardzo ubogi, no ale rzecz jasna, zarząd nie pozwala nam na zatrudnienie większej liczby trenerów. Zobaczmy, jak wygląda nasz pion medyczny. Tutaj jest Tomasz Kokosiński, fizjoterapeuta, główny fizjoterapeuta, no i Rafał Kubiak, ten, którego sobie tutaj zatrudniłem już po przyjściu do klubu. Mamy również dział scoutingu i transferów. Nie mamy na razie jeszcze dyrektora sportowego, właśnie takiego człowieka muszę sobie w klubie zatrudnić. Mamy również tutaj głównego skauta, czyli Sylwestra Polichta, mamy Mateusza Matyję oraz Adriana Liberę, czyli naszych dwóch skautów. No i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o mój sztab. No tutaj, jeżeli pokażę Wam trening, no to oczywiście no, nie ma specjalnego szału. Jak widzicie, w większości jedna, półtorej gwiazdki treningu, no ale zarząd, no widzimy, że tutaj niestety nie pozwala nam na zatrudnienie większej liczby członków sztabu szkoleniowego. Na razie finansowo wyglądamy bardzo dobrze. Mamy plus 200 tysięcy złotych. Nie przekraczamy bardzo skromniutkiego budżetu płacowego, który, uwaga, wynosi 747 zł tygodniowo, tak więc no, te liczby mogą troszeczkę śmieszyć, aczkolwiek no, w lidze okręgowej są one i tak dosyć realne. Tam oczywiście no, raczej piłkarze nie żyją z gry w piłkę nożną, to jest gdzieś ich takie hobby, natomiast mają poza tym normalną pracę, z której sobie żyją, natomiast piłkę traktują właśnie jako taką odskocznię, a nie sposób na życie i na wyżywienie rodziny. Tak więc mam nadzieję, moi drodzy, że ta seria bardzo Wam się spodoba. No, ambitny naprawdę bardzo cel sobie założyłem, ponieważ no, śmiem twierdzić, że no, awans do Ekstraklasy ze Skawinką z Kawina to byłoby wydarzenie bezprecedensowe, ale znam wiele przypadków, że właśnie gracze Football Managera gdzieś tam wprowadzali właśnie drużyny z klas okręgowych do Ekstraklasy. Tak więc mam nadzieję, że może kiedyś i mi się to uda. Jeszcze tutaj wspomnę jeszcze raz może o formie odcinków. No mniej więcej jedno, może góra dwa spotkania na odcinek. No i te spotkania nie będą jakoś nader często. Na pewno dużo tych meczów będę rozgrywał sobie bez Waszego udziału, a gdzieś tam tylko takie ważniejsze mecze będę pokazywał tutaj właśnie w odcinkach. Długość odcinków to będzie mniej więcej 15-20 minut maksymalnie. No i mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba, że bardzo Wam się dobrze będzie ją oglądało. No a jeżeli macie oczywiście jakieś pytania dotyczące spraw czy to czysto technicznych, czy to spraw dotyczących właśnie serii, no to oczywiście śmiało piszcie w komentarzach, bądź też na moim fanpage'u facebookowym, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Link oczywiście w opisie, a na dziś to wszystko, co przygotowałem. Mam nadzieję, że poruszyłem wszystkie kwestie, które chciałem przy okazji tego pierwszego odcinka, tak więc pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Aha, jeszcze oczywiście zapomniałem o jednej rzeczy, jeszcze zapomniałem Wam pokazać tutaj właśnie mojego zaplecza treningowego, ponieważ no widzimy, ono nie wygląda zbyt okazale. Stadion na 4000 widzów, 500 miejsc siedzących. Tak więc zobaczmy sobie tutaj podstawowe zaplecze VIP-ów, podstawowe obiekty treningowe, podstawowe obiekty młodzieżowe. No tutaj nawet nie muszę tego pokazywać, ponieważ większość klubów z klas okręgowych właśnie takowymi tutaj obiektami dysponuje. Podstawowy system szkolenia, podstawowa siatka wyszukiwania juniorów. No będę starał się oczywiście w miarę upływu czasu to wszystko rozbudowywać. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy, ułoży, no i oczywiście czy będę tutaj twórcą potęgi ekipy Skawinki z Kawina. Również zapewne już zauważyliście, że nie posiadam oczywiście tych oryginalnych herbów wszystkich klubów. No, posiadam herby z nieco wyższych klas rozgrywkowych, na przykład zobaczmy sobie tutaj na trzecią czy czwartą ligę, tam herby oczywiście posiadam.
Ale no niestety tutaj, o proszę bardzo, tutaj na przykład trzecia liga, tutaj mamy wszystkie te herby, Olimpia Zambrów, Widzew, Świd i tak dalej, natomiast no z tych niższych klas tutaj wymaga to oczywiście stworzenia tych herbów od nowa, ponieważ za każdym razem, kiedy wychodzi nowa wersja gry, te wszystkie kluby, które są tworzone, mają inny ten numer ID, numer, który jest potrzebny właśnie do stworzenia herbów, w ogóle grafik dla danego klubu, tak więc no, twórcy muszą tutaj wykonać ogrom pracy, żeby te wszystkie herby z roku na rok tworzyć od nowa. Tak więc mam nadzieję, że w tym momencie powiedziałem już wszystko, tak więc pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i widzimy się na kolejnych materiałach z kariery właśnie z Kawinką, z Kawina w Lice Okręgowej. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia. Na razie.